Horoskop na miesiąc sierpień. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim rozkładzie z kart Tarota dla wszystkich znaków Zodiaku. Zaczynamy od barana oczywiście i po kolei 12 znaków Zodiaku aż do ryb. Więc chciałam podziękować Wam za Waszą obecność, cieszę się i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jesteście zainteresowani wróżbami na różne tematy, to proszę zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Także cieszę się, jeśli zasubskrybujecie i zostaniecie tutaj ze mną. Oczywiście proszę Was o komentarze, czy moje wróżby rezonują z Wami. Proszę Was serdecznie o lajki z kciuczkiem w górę. I zapraszam oczywiście wszystkich na wróżby indywidualne, które robię z kart Tarota, Lenormanda, z kart cygańskich. Więc zapraszam, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, w filmikach, pod filmikami. W komentarzach napiszcie e-maila, a ja odpiszę Wam o warunkach, opcjach takich wróżb. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze, bo są robione na podstawie Waszego zdjęcia, daty urodzenia i konkretne Wasze pytania do kart, więc zapraszam. Teraz wyciągnę dla każdego znaku kartę wskazówkę, czyli nie cały rozkład, no bo nie mogę zrobić teraz 12 rozkładów, kochani, tylko kartę wskazówkę dla każdego znaku. Radę, poradę dla każdego znaku na następny miesiąc. Dobrze, czyli zaczynamy, kochani. Barany. Zapraszam wszystkie barany lub znaki z ascendentem barana. Proszę o wskazówkę dla barana na sierpień. 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 Myślałam, że się odwróciła jedna karta, ale nie, tylko mi wskoczyła. Ale nie wyskoczyła, tylko po prostu sobie zbryknęła. No dobrze, wyciągnę w takim razie dla barana kartę z przełożenia. Dry Münzen, czyli trzy monety. Kochani, w miesiącu sierpniu wszystkie barany powinny się skupić na pracy zespołowej. Czyli na pracy w zespole, z teamem, tak? Z zespołem pracowniczym, czy na przykład nad jakimiś projektami nowymi. Tutaj będziecie mieli podziw z otoczenia. Nie wiem, czy od grona współpracowników, czy od rodziny, czy od jakichś znajomych, ale podziw, tak? Czyli zachwyt, podziw, pozytywnie coś tutaj Wam się uda, ale jeśli będziecie współpracować, kooperować ze swoimi właśnie tutaj, nie wiem, czy przyjaciółmi, czy współpracownikami, czy z grupą ludzi, tak? Będziecie się dobrze mogli porozumieć, więc miesiąc sierpień jest na pewno, kochani, tak ważny, żebyście Wy pokazali otoczeniu swoje talenty, uzdolnienia, tak? Wtedy będziecie mieli sukces, żebyście byli pracowici, sumienni, kooperatywni. I jeśli posłuchacie tej karty, tych rad, to możecie nawet dostać awans lub podwyżkę lub lepszy, nie wiem, kontrakt. Skupić się na pracy, na pracy z ludźmi lub dla ludzi, tak? Bo tutaj widzimy po prostu zespół, czyli innych też ludzi, gdzie to jest ważne, taka wymiana. I jeśli po prostu powinniście zwrócić na taką pracę zespołową uwagę, jeśli coś nie bardzo na przykład się udawało, to powinniście to absolutnie polepszyć, tak?
żeby dostać uznanie od otoczenia lub zostać dostrzeżonym w zespole, tak? Poprzez wasze talenty, nie wiem, jakieś dobre cechy, tak? Wasze. Powinniście je pokazać, ujawnić. Stabilność, że stabilność po polsku jest stabilitet, czyli stabilność jest ważna wasza w pracy czy w projekcie. W czymkolwiek byście nie robili, cokolwiek byście nie robili, tak, w sierpniu, to pokazanie stabilności, sumienności, pracowitości jest bardzo ważne. I w okresie trzech następnych miesięcy powinno to przynieść dobre rezultaty, jeśli się w ten sposób tutaj w sierpniu barany wykażecie. Dziękuję baranom i zapraszam byki. Wszystkie byki dostaną teraz poradę. Proszę o wskazówkę dla byków. 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 Na miesiąc sierpień. 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 Siedem buław. Siedem buław mówi, kochane byki, o tym, że musicie bronić swoich racji, swojego stanowiska, swoich pryncypiów. Tutaj, nie wiem, też może czujecie jakieś zagrożenie, tak? Ze środowiska, czy nie wiem, z pracy. Powinniście stać za swoimi regułami, czy argumentami, obronić swojej tutaj pozycji, tak? Też mówi miesiąc sierpień o jakichś wyzwaniach, jakichś może trudnych zadaniach, które będziecie musieli pokonać, z którymi będziecie musieli się zmierzyć. No jakieś może zagrożenie też przyjść, nie wiem, czy finansowe, czy zawodowe, czy w małżeństwie, czy w związku. Będziecie może czuli się jakoś dotknięci, zranieni, zaatakowani i będziecie chcieli się tutaj, widzę, kłócić o swoje racje lub mówić o swoich racjach, opinię, tak, jakąś. Także uwaga, by nie wpaść w jakieś tej za bardzo kłótnie, tak, sprzeczki, także bądźcie uważni, by też nie dać się sprowokować. Tutaj może też podejrzewacie, że w waszym małżeństwie czy w waszej relacji jest ktoś trzeci i chcecie jakby bronić swojej relacji, tak? Być może jesteście zazdrośni, zbytnio kontrolujecie, być może zazdrościcie, być może właśnie są kłótnie na tym tle. Być może musicie tutaj zawalczyć w sierpniu o wasze małżeństwo, o waszą relację, by się nie rozpadło po prostu. Lub by ktoś trzeci nie wplątał się i nie zagrażał waszemu małżeństwu, waszej relacji, tak? Także tutaj takie są refleksje dla byków. Dziękuję serdecznie i zapraszam bliźnięta. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt na sierpień. 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 Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. Papież albo kapłan, tak? Tak zwana jest ta karta. Więc, kochani, tutaj mówi o tym ta karta, by wierzyć oczywiście w swoje tutaj
duchowe wartości, by bronić swoich duchowych wartości, swoich przekonań, swojej religii, czy swoich jakichś wartości moralnych, tak? By wierzyć też i zaufać swojej intuicji, swojej mądrości, swojemu intelektowi, by zachowywać się etycznie, by... No, ta karta mówi też dla wszystkich, którzy planują ślub, że sierpień jest wspaniałym, dobrym, pozytywnym miesiącem, by wziąć ślub lub zaręczyny, tak? Tutaj jest to karta symboliczna dla zaręczyn czy dla ślubów, dla sformalizowania związku w każdym bądź razie. Zostańcie wierni swoim przekonaniom, też bądźcie pewni siebie, wszystkiego, co się dotykacie, wszystko, co robicie, bądźcie tego pewni, nie wątpcie w to, wierzcie swojej intuicji, swojemu intelektowi. Tutaj być może nawet osiągniecie w sierpniu, ci, którzy chcą zawalczyć o awans, jakąś wyższą, lepszą pozycję być może, jeśli oczywiście będziecie poprawni, tak, będziecie sumienni, poprawni, ktoś dostrzeże być może wasze dobre cechy charakteru, poprawność, czy wartościowość, tak, czy mądrość waszą. Też być może ktoś będzie się do was chciał zwrócić o dobre rady, tak, ponieważ tutaj możecie komuś pomóc również. Także taka karta tutaj jest dla bliźniąt. Dziękuję bliźniętom. Zapraszam raki. Kochane raki. Teraz dla was proszę o wskazówkę dla raków na miesiąc sierpień. 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 Proszę o wskazówkę dla raków na miesiąc. Wow, tutaj mamy teraz papieżycę, czyli kapłankę. No to też, kochani, liczcie, wszystkie kochane raki, liczcie na swoją mądrość, intuicję. Pokażcie zrozumienie dla otoczenia, czy dla swoich przyjaciół, czy dla swojej rodziny. Bądźcie kochani w waszych decyzjach bardzo klarowni, tak? Też tutaj jest taka karta, że otoczenie może doceniać waszą opiekuńczość, waszą mądrość, waszą duchowość. No mówi też ta karta, że mogą wyjść jakieś tajemnice na światło dzienne. Coś, czego nie wiecie lub coś, czego się domyślacie intuicyjnie. Tutaj może coś, jakiś secret wyjść w sierpniu na światło dzienne. Możecie się dowiedzieć o czymś, co przeczuwaliście lub czego się domyślaliście, tak? Ponieważ jest to też karta tajemnicy. Także coś może tutaj, nie wiem, albo być owiane tajemnicą w sierpniu, albo wyjść właśnie jako tajemnica na światło dzienne. Także miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, kochani. Jest to też karta ochronna dla was, że wszystko będzie się pomyślnie działo w sierpniu dla raków i powinniście mieć jednak w każdej sprawie wszystko jedno, co będzie, tak? Dużo cierpliwości, dużo zrozumienia. No i oczywiście macie polegać na swojej intuicji i mądrości. Dziękuję serdecznie wszystkim rakom i zapraszam lwy. Proszę o kartę wskazówkę dla lwów. Proszę o wskazówkę dla lwów.
Proszę o wskazówkę dla ludzi. 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 No już mi wypadła karta, nawet nie zauważyłam, tak się zamyśliłam. Trzy buławy, kochani. Kochane lwy, trzy buławy, czas ruszyć w drogę, czas przejść z pasywności do aktywności. Nie bójcie się nowych horyzontów, nowych perspektyw, nowych projektów, nowych pomysłów, tak? Jesteście już naszykowani, by zrobić ten pierwszy krok, by zaryzykować, więc zróbcie ten krok, zaryzykujcie. Macie tutaj dobre plany, dobre pomysły, dobre projekty na przyszłość, ale jeszcze się obawiacie, jeszcze stoicie w miejscu, więc odważcie się, zaryzykujcie. Wierzcie w pozytywność waszych projektów, tak? Bądźcie bardziej pewni siebie i bardziej aktywni. Wyruszajcie w drogę, wyruszajcie w nową drogą, w nową przyszłość. Wierzyć macie, czyli macie pozytywnie myśleć o waszej drodze, o waszej przyszłości, o waszych planach. Także tutaj wiara, pozytywne myślenie jest ważne w sierpniu dla lwów i aktywność. Aktywność i podążanie do sukcesu, tak? Ale oczywiście sukces może przyjść tylko wtedy, kiedy będziecie aktywnie do niego dążyć, lwy, a nie pasywnie stać i przyglądać się tylko tym planom. Dziękuję lwom i zapraszam panny. Kochane panny, oto dla was wskazówka na sierpień. 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 Proszę o wskazówkę na sierpień dla panien. Proszę o wskazówkę. Cesarz. Wow, cesarz, no to władza. Władca, tak? No musicie przejąć być może władzę nad czymś, nad jakimś projektem, nad jakąś firmą, nad jakimś zespołem. Musicie tu być decyzyjni, konkretni, silni, pewni siebie. Nie znaczy oczywiście, że macie się rozpychać łokciami poprzez waszą władczość, tylko macie po prostu wziąć odpowiedzialność za coś, tak? Czy za danie, czy za grupę ludzi, czy za firmę, czy za budżet, pieniądze. Tutaj macie mieć silną pozycję. Być może wszyscy ci, kochane panny, którzy starają się o awans, o lepszą pozycję, tak? Lepszą pracę, lepszy kontrakt, to tutaj jest szansa, że coś się może zmienić, jeśli będziecie oczywiście bardzo odpowiedzialni, będziecie mogli wykazać się takimi cechami jak dobry menadżer, dobry zarządca, dobry organizator, kompetentna osoba, tak, swoją kompetencją, swoimi pomysłami, które nie tylko pomysłami, które macie, ale które realizujecie, które potraficie jakby zaplanować i zrealizować. I potraficie te zadania też doprowadzić dobrze z sukcesem do końca. To są właśnie takie bardzo ważne cechy dla władcy i tutaj musicie się tym wykazać w sierpniu. Oczywiście musicie też pracować porządnie, schematycznie, strukturalnie, jak to się mówi, nie wiem, musicie pokazać się jako osoby odpowiedzialne, tak? Konsekwentne, zdyscyplinowane i pewne, na których można liczyć. Tutaj oczywiście pokażcie też swój autorytet, że możecie być autorytetem, że możecie zaimponować tutaj, zabłysnąć wręcz kompetencją, elokwencją,
Także tutaj też jest ważne właśnie jak będziecie się starać o nową pracę. Oczywiście też w związkach musicie tutaj być, nie wiem, czy głową domu, czy głową tego związku myśleć i dobrze tutaj prowadzić tym związkiem, pokazać się jako osoba odpowiedzialna, porządna, jako zdyscyplinowana osoba sumienna. Także takie tutaj pokazują mi się rady dla panien. Dziękuję pannom i zapraszam, kochani, wagi. Wszystkie wagi. Kochane wagi, to wskazówka dla Was. Proszę o wskazówkę i radę dla wagi na sierpień. Proszę o wskazówki dla wagi na sierpień. Proszę o wskazówkę, dziękuję. Wow. Gwiazda. Gwiazda to oczywiście powodzenie, pomyślność, pozytywność, nadzieja na lepsze tutaj rozwiązanie różnych spraw. To jest też nadzieja na wielką miłość, na szczęśliwy czas, szczęśliwy miesiąc. To jest miesiąc, czyli miesiąc sierpień pod szczęśliwą gwiazdą. Sukces, szczęście, nowa nadzieja na nową miłość, na dobre, pozytywne przygody, sprawy. Wszystko rozwinie się lepiej niż było myślane. Czyli dla wag jest tutaj szczęście i stoją tak jakby, czy są pod szczęśliwą gwiazdą, mają dobrą tutaj prognozę na miesiąc sierpień, wszystkie wagi. Także też pozytywne myślenie jest ważne i jesteście też tutaj pod ochroną, ponieważ gwiazda to też jest karta ochronna. Czyli będziecie pod ochroną wszystkie wagi i miejcie pozytywne, piękne wibracje. Dziękuję serdecznie wszystkim wagom i zapraszam skorpiony. Proszę o wskazówkę dla skorpionów na miesiąc sierpień. Proszę o wskazówkę. Dziękuję. Messiszkeit, czyli tutaj jest karta anioła stróża lub wstrzemięźliwości. Coś w sierpniu rozwinie się powoli, musicie mieć cierpliwość, ale pięknie. Będzie harmonia, będzie balans, będzie spokój. Potrzebujecie też spokoju w miesiącu sierpniu, by wszystkie sprawy potoczyły się w swoim tempie, w swoim tempie, w tempie wszechświata, w tempie, które do tego potrzebują. Tutaj będzie pokój, harmonia, dobry rozwój spraw. Musicie, tak jak mówię, mieć wielką cierpliwość, ponieważ będą się te sprawy powoli rozwiązywały, ale spójnie, ale jakby tutaj tak łagodnie będą szły swoim tempem. Dużo też emocji, uczuć będzie tutaj płynęło w miesiącu sierpniu. Dużo też pięknych takich jakby Xinjiang, czyli być może taka przepływająca, piękna, damsko-męska też energia, tak? Jeśli chodzi o związki, partnerstwo. Pozytywny rozwój, łagodny, harmonijny. Bardzo tutaj dużo takiego pokoju, zgody, ładnej, łagodnej atmosfery, dużo harmonii, dużo pięknej, łagodnej,
delikatnej wręcz atmosfery dla wszystkich skorpionów. Czyli nic nie przyspieszajcie, nie róbcie presji, nie róbcie nacisku, absolutnie. Wręcz przeciwnie, ten miesiąc sierpień ma wszystko płynąć łagodnie, delikatnie. Ma się samo jakby toczyć, samo rozwijać. W takiej atmosferze tutaj skorpiony jesteście w miesiącu sierpniu. Dziękuję skorpionom. I zapraszam strzelce. Strzelce, oto dla Was wskazówka na miesiąc sierpień. Dla Was wskazówka na miesiąc sierpień. König der Kelsie, czyli król kielichów. Król kielichów to osoba romantyczna, czyli nie wiem, coś romantycznego być może strzelce czeka Was w miesiącu sierpniu. Powiedziałabym wręcz miesiąc pełen emocji, pełen uczuć, pełen romansów, pełen nowej miłości, pełen jakichś uczuć, które będziecie mogli pokazać. Będziecie mogli być romantyczni, pomocni, opiekuńczy, kochani, sympatyczni, zaufani. Możecie pokazać zrozumienie komuś, otwarci, być na miłość, na emocje, na przypływ emocji, nadawanie emocji, delikatni. Także tutaj pokazuje się miesiąc pełen miłości, czułości, romantyczności strzelce, więc być może nowa miłość, nowy romans, nowa afera, na nowo się zakochacie, kogoś poznacie, także bardzo miłośnie strzelce. Zapraszam teraz koziorożce. Proszę o wskazówkę dla koziorożców na sierpień. Proszę o wskazówkę dla koziorożców na miesiąc 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 sierpień. Dziękuję. Trzy monety. Tutaj mieliśmy już tą kartę dzisiaj. Myślę, że to było chyba przy baranie, więc wysłuchajcie sobie barana również. Czyli tutaj chodzi o pracę zespołową, pracę w zespole, by wykazać się swoimi talentami, swoimi możliwościami, swoimi kompetencjami i będziecie wtedy dostrzeżeni w miesiącu sierpniu, gdzieś w grupie, w zespole, w pracy, przez przełożonych, czy w rodzinie będziecie docenieni, czy w środowisku. Pokażcie swoje doskonałe talenty, swoje możliwości, swoją osobowość i wtedy będzie grupa jakaś z Wami bardzo chętnie współpracować, czy zaczynać jakieś nowe projekty. Jeśli macie propozycje jakichś nowych projektów, nie bójcie się ich wziąć. Pokażcie się tutaj z dobrej strony, jako sumienni, bardzo odpowiedzialni współpracownicy, proszę. Ponieważ zostaniecie dostrzeżeni i zostanie Wasza sumienność, pracowitość lub Wasze talenty dostrzeżone i być może nawet zaprocentuje to jakimiś lepszymi kontraktami czy zarobkami. Więc postarajcie się tutaj, współpracujcie przede wszystkim dobrze z zespołem pracowników, ponieważ tutaj jest ważne, by właśnie pokazać się jako stabilny współpracownik, który kooperuje z innymi, który umie współpracować z zespołem. Dziękuję i zapraszam wodniki. Proszę, o, dziękuję, wezmę pierwszą kartę, która mi wypadła. O, koło fortuny, wodniki.
jakiejś zmiany, jeśli czekacie na jakieś decyzje, na jakieś zmiany, tutaj coś rzeczywiście nadejdzie, co zmieni wasze życie, co coś, nie wiem, polepszy. Jeśli jesteście pod wozem, to będziecie na wozie. Coś się polepszy, coś się wyklaruje, jakieś dobre decyzje przyjdą, czy tutaj podejmiecie jakieś dobre decyzje, co zmieni wasze życie. Coś tutaj z przeznaczenia przyjdzie do was, czy osoba z przeznaczenia, czy sprawy, które są przeznaczone wam, które polepszą waszą egzystencję czy życie, czy może zmieni się coś, znajdziecie lepszą pracę, czy podpiszecie lepszy kontrakt, czy znajdziecie w ogóle jakąś pracę. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o emocje, to będzie być może jakiś mętlik, jakiś chaos, ale coś nowego się na pewno zacznie. Jeśli było coś niestabilnego, to coś tutaj się wyklaruje może. Odważcie się pójść jakiś ważny krok, zrobić jakiś ważny krok, czyli podjąć jakąś ważną decyzję być może również, a zacznie się wtedy coś nowego, coś lepszego, coś, co rzeczywiście zaważy tutaj na waszym losie, tak? Ważne też mogą być zadania w miesiącu sierpniu dla was, wodniki, do wykonania. Także tutaj ważne sprawy, przemiany, zmiany dla wodników w sierpniu. Dziękuję serdecznie. Oczywiście nie bójcie się tych zmian, kochane wodniki. I ostatni znak, 12 ryby. O, już mi wypadło, ale to nie... Nie zaczęłam jeszcze. Proszę o wskazówkę dla ryb. O, już coś ryby niespokojne czekały długo. Cztery miecze. Wow, cztery miecze, ryby kochane, to jakiś smutek, jakieś tutaj rozmyślania. Powinniście się odciąć, zdystansować do środowiska. Powinniście być w spokoju, wziąć jakieś separacje, dystans i zastanowić się nad swoimi sprawami, poukładać jeszcze raz swoje plany. Tutaj karta mówi ta o pauzie, weź pauzę, nie pozbieraj się w sobie, tak? I miej, bądź cierpliwy, bądź, nie wiem, wycofaj się i po prostu... Jeśli jesteś jakiś wyczerpany, wykończony, zmęczony czy chory, to powinieneś mieć spokój. Spokój, ciszę i nie rób na siłę nic, tak? Żadnych aktywności, żadnej pracy, tylko weź parę dni wolnego, weź dystans do spraw i zastanów się jeszcze raz nad swoimi planami, nowymi projektami, nowymi krokami, nowymi ważnymi przedsięwzięciami. No oczywiście potrzebujecie spokoju, by coś przemyśleć być może w sierpniu i dajcie sobie ten czas, ponieważ te przemyślenie spraw i ten czas, ten spokój, by zdobyć też wewnętrzną harmonię, wewnętrzny spokój jest tutaj bardzo, bardzo ważny w sierpniu. Może ta karta mówić również o urlopie, po prostu weźcie urlop i zróbcie pauzę, tak, jeśli chodzi o pracę. No nie daj Bóg, mówi ta karta również o chorobie, gdzie będziecie zmuszeni jakby wziąć tutaj parę dni wolnego, tak? Także uwaga, by nie wpaść w jakąś chorobę, ale ważne jest tu wycofanie, odcięcie spraw, po prostu by się zregenerować, przemyśleć i uspokoić, tak? Także ryby w sierpniu, nie wiem, urlop albo po prostu parę chwil wolnego, parę dni wolnego, nie gnać, nie gonić, nic nie robić na siłę. Takie, kochani, mamy tutaj wskazówki na miesiąc sierpień dla wszystkich znaków zodiaku. Dziękuję wszystkim serdecznie. Nie zapomnijcie, kochani, o lajkowaniu z kciuczkiem w górę, komentarzach i oczywiście o subskrypcjach mojego kanału. Dziękuję serdecznie i zapraszam was do usłyszenia już wkrótce.